Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem w związku z brakiem sygnału telewizji naziemnej cyfrowej w Ostrołęce jest pan Jarosław Piersa, właściciel najstarszego sklepu z artykułami elektronicznymi w Ostrołęce. Witam pana. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego Ostrołęczanie nie mogą odbierać darmowej naziemnej telewizji cyfrowej? Problemem stała się wymiana nadajnika, który został przeniesiony z ulicy Kopernika do nowego nadajnika, który jest na ławach. I od wtorku zaczął się ten problem. Narzekają strasznie klienci na brak sygnału. Co jest teoretycznie potrzebne, żeby tę telewizję odbierać? Żeby teraz w dzisiejszym okresie odbierać jakąś tą telewizję na dość dobrym poziomie, potrzebne są dobre zewnętrzne anteny i najlepiej zainstalowane w miarę wysoko i skierowane oczywiście na nowy nadajnik na ławach. Czyli nie możemy kupić sobie tej zwykłej anteny za 20 zł, żeby odbierać tę telewizję obecnie w Ostrołęce? No niestety, w tej chwili stał się problem i te antenki jak na razie przestały odbierać. Ile musimy wydać na nową antenę? W tej chwili jakaś taka antenka typowo zewnętrzna, która zdaje egzamin, to są pieniądze rzędu od 30 kilku złotych wzwyż. U was sprzedaliście bardzo dużo dekoderów cyfrowych do odbioru telewizji naziemnej. Czy dużo osób przychodzi do was z pretensjami? Praktycznie co drugi klient jest z dekoderem i z pretensjami, że rzekomo nasz odbiornik jest uszkodzony i nie działa. Do poniedziałku działał, a we wtorek nagle się zepsuł. A czym może być spowodowany brak sygnału w Ostrołęce? Czy to jest to, co pan mówił wcześniej w rozmowie poza kamerą, efekt tak zwanego parasola? A czy to może być ten efekt? Prawdopodobnie też jest, podejrzewam, że może zmniejszona moc. Tutaj czynników jest mnóstwo do tego. Nadajnik na ulicy Kopernika był zainstalowany troszeczkę niżej, ten sygnał też rozkładał się zupełnie inaczej. Co teraz w tej sytuacji mają zrobić Ostrołęczanie, którzy chcą oglądać telewizję, bo zresztą należy im się to? W tej chwili tylko instalacja typowo anten zewnętrznych i w miarę wysoko ukierunkowanych na nadajnik w Goworkach. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na tę antenę, zwyczajnie nie będzie oglądał tej telewizji? W tej chwili na razie tak.